No tak, rywalizacja była naprawdę niesamowicie zacięta, ale to z góry można było założyć, że tak będzie. Troszkę więcej niż się spodziewałem odjechał nam Brian, ale no jest jednak naprawdę niesamowicie w gazie w tej chwili, faktycznie jeździ co weekend już od nie wiem kiedy, teraz też ma tych rajdów naprawdę sporo, jest po prostu w innej lidze w tej chwili. Natomiast nasza trójka, czyli mam tu na myśli Michała Sołowowa, Kajtka, Kajetanowicza, no i nas, jechaliśmy bardzo blisko siebie, ja można powiedzieć przespałem trzeci OS w pierwszej pętli i to się odbiło na wynikach, pojechałem go zdecydowanie za wolno, bałem się po prostu tego odcinka, nie chciałem popełnić głupiego błędu, mając w głowie choćby ostatnią przygodę z rajdu rzeszowskiego. No i to zaważyło, no, różnica między nami są sekundowe, na pewno rywalizacja jutro będzie podobnie bardzo zacięta, to cieszy zarówno kibiców jak i nas. Jedynie kolejność chciałbym zmienić w tej trójce, by było wszystko gitara.